jest przyjazny? Na pewno? Nie. Aha. Aha. Ja byłem na F. F to jakimś tam. No ja bym nie chciał zginąć tu. Chłonie ognisko w lesie. Dzień dobry. Witamy was ciepło i przemile, wszyscy nasi oglądacze. W innym świecie witają Neresja. Witam. I tak. Ja sobie tylko buduję. Ja zaskoczyłaś, nie wiedziałam co powiedzieć. Te przywitania nasze, nie? Tak. Drodzy moi, co w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj po pierwsze pokażemy wszystko wam... Wszystko i wszystko fajne. Wszystko fajne będzie. Sorry, że się wcięłam, ale po prostu nie mogę się, ekscytuję się dzisiejszym dniem. Bardzo proszę cię. Dzisiaj będziemy pokazywać wam po pierwsze domek, który został stworzony. Będziemy robić grinder, ale to poza odcinkiem pokażemy wam gotowy, porozlewamy wodę. Ale przede wszystkim chcemy mieć dębowe drewno. I żeby mieć dębowe drewno, musimy użyć siekiery, żeby zgładzić. A kogo? Drzewca! Ha, tak jest, idziemy na drzewca. Najpierw sobie upolujemy drzewca, żeby mieć sadzonkę wreszcie dębowego drewna, ponieważ ja już wejdę, pokażę mogę, wam. Mogę? Pierwsza? Proszę, no dobra. Dziękuję. Mogę powiedzieć czemu? Nie zamykać drzwi, bo znowu się niespodzianka stanie. Otóż zajęliśmy się trochę bardziej domkiem. Bardziej. Oto nasza... co? Oto nasz nasza co? Efekt pracy, no, powiedzieć, tak? Tutaj są już takie ładne schodeczki. Nasza Havira. Nasza Havira, dokładnie, hacienda. Ale też powstało tutaj takie duże pomieszczenie, które będzie magazynem. Wszystko świetnie, tylko nam się strasznie nie podobają te skrzynki, które powstają z brzozy. No tak, jakby one jeszcze były takie puste w środku i tam było widać, co tam jest w środku. To co innego, to trochę co innego, ale że one są takie głupie, przeźroczyste i takie głupie... Ale są takie zepsute po prostu. Jakieś. Hmm. Jeszcze jakby ona była pełna. Ja myślę, że może one się psują przez teksturpaka, a że musimy grać na teksturpaku i chcemy grać na teksturpaku, to nie będziemy tego zmieniać. Tak, jasne. Dlatego musimy ubić drzewca dębowego, żeby mieć normalne dębowe skrzynki. I tutaj zrobione zostało zejście na dół także przez nas. Posiedzieliśmy, żeby to ładniej wyglądało to zejście. Jeszcze ono nie jest dokończone do samego dołu, ale zobaczcie tutaj jaki efekt pracy. Tutaj schodzimy na sam dół, jak nas zabiją to tędy, a tutaj schodzimy na drzewca. Tak. Wziąłeś jakieś bloki? Wziąłeś. Dobrze. Bardzo dobrze. I lecimy, będziemy polować na... O, właśnie tam jest taki pan. No jejku, wlazłam. Przepraszam. Zatrzymałem się, żeby pokazać drzewce. Poczka. Panie Lew, wiesz, nic... dobra. Nie tykaj. Bo my jesteśmy tutaj... Nie, chyba nie. Myślałam, że cię goni. Plus jest takie, że tych drzewców jest tu naprawdę dużo. No sporo, jak widzicie, tam mnożą się. Także mamy też na niego sposób. Odpowie... Ała! Dlaczego mnie bijesz? Nie bijże mnie. Ej! Się wystraszam i uciekłam gdzie indziej. Dzik się na mnie no widziałam sfokusował. Właśnie. Głupi dzik, nie? Dzik jest zły. No to po prostu chyba już go, nie? Raz, dwa, aha, trzy. Bom. O, proszę, drewno. No, niestety tylko drewno, nie ma sadzonki. Dobra. A ja założę na siebie sprzęty, bo to może lepiej przeżywalność. Kolejny drzewiec jest twój, moja droga. Tylko trzeba go namierzyć, bo póki co widzę dębowe, ale tam kawałek dalej. No tam jest dalej, no. No to no, chyba tam trzeba... Trzeba go. Przekicnąć. Trzeba go po niego. No to trzeba go. Trzeba go. Idziemy go po niego, go. Ale zrobiłam... Parkury dzikie. Dzikie parkury. Ja u siebie w tej wieży Eiffla produkuję parkura. Wreszcie się tak do tego zabrałem. No proszę. Jest pan drzewiec. Chcesz bloków? Trochę bloków? Mam. Tylko wziąłem sobie kobelka, ale no biorąc pod uwagę, że już mamy wiaderko, no to chyba nie będzie tak źle, co? Oczywiście. A ja sobie z daleka obserwuję, jak to się tu działasz. O, tam jest skrzynka. Jak to skrzynka? Proszę dzika. Nie... Proszę nie dzik. Dobry dzik. Czy chyba, masz coś? Chyba ci go przypadkiem zabiłem, ale nie mam, mam tylko... O, drewno tylko. Surowy schab porkowy.
O! Drewno tylko spadło, wiesz? Wagonik z TNT siodło, no nie będzie nam potrzebne. Wspaniale. I nic ciekawego, nasiona arbuza, no to... Ewentualnie karcika, żeby przerobić na żelazo. Tak, no to tylko w przyszłości. Tyle. To tylko tyle. Czyli teraz ja szukam drzewca, tak? Swojego? Tak. Panie drzewcu, uprzejmie proszę się pokazać, tutaj mamy... O, a ja tu już mam dwa, także ja już sobie tutaj przejdę, pozwolisz w tą stronę. No właśnie, ja jestem gonieć. Czupaj go. No i... Drewno. 12 drewna, no zawsze coś, ale... Chona tu. Musiałbyś chyba bardziej się... No drzewiec. Też drewno. Czy one wyrzucają w ogóle sadzonki? Tak, tak. Bo mam wrażenie, że nie. No ja zdobyłem patyki z tego drugiego. Tam jest na dole też jakiś. Na dole, na ale dole. Ale to by trzeba było tam sobie spaść. No ale trochę nie fart. Już zabiliśmy ich trochę 4, 5? Znaczy zabiliśmy, nie, skróciliśmy o korzonki. Ha, ha, no. Tak, żeby nie używać słów na Z, żeby YouTube nie... nie. A, a. Uważaj, tam dzik. No właśnie, szlachłem go. No, drzewcu. Bicuję ci. Hop, 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 hop. Drewno tylko. No, drewno. Drewno też dobre, ale jednak sadzonka... To też dobre, ale nie na tym nam zależy. Jak fajniejsza. Będziemy mieli sadzonki, to panie drzewiec, będziemy mieli dużo więcej drewna, więc zamiast wyrzucać drewno, to może by tak sadzonki... Panie drzewcu... Po prostu to zależy tylko od ciebie, panie drzewcu, czy chcesz ginąć dalej, czy wreszcie rzucisz nam sadzonkę i już się nie będziemy cię czepiać. Dokładnie. Także bądź mądry i rzuć nam sadzonkę. Ale nie ma żadnego innego. To zostały same brzozowe, nie? Mhm. Byśmy musieli pociachać trochę innych mobów w takim razie, żeby... Też tak widzę, że tylko słaba te... sytuacja troszeczkę wyszła z tego. Tędy bym sobie przeszedł może, tak, bo tak się szukam, trochę... szukam. A w tej innej kopalni wiadomo, że też. No ale tak szczerze myślałam, że pójdzie nam to zdecydowanie łatwiej. Gdzie jest mój drzewiec? O, jest kolejny, tam cię widzę. On daleko, no ale dobra, lecę do niego, chociaż 15. Halo, mój drzewiec stoi mi nad głową. Nie! O, padłeś? Na szczęście nie, ale prawie. Na szczęście nie, ale no dosłownie... Te dziki są zaskakujące po prostu. O, kolejny wagonik. Co my z tymi wakonikami, tak jakbyś? Mam. Patyki mi wyrzucił. No co za... O! A, ty tam ubijasz? Tak, tak. Właśnie zobaczyłam, jak drzewiec upada. No i wyrzucił sadzonki, tylko że tamte, no to nam niepotrzebne są one, absolutnie. No nie, absolutnie. To bez sensu. Drodzy moi, w takim razie, ja próbuję jeszcze jednego. A jak się nie uda, to już... Oj, spadł mi. To już myślę, że pokażemy wam to poza odcinkiem może. Bo tu był gdzieś on. No to by było dobre. My myśleliśmy po prostu, że co, no pójdziemy, weźmiemy... Myśleliśmy, że to... Au, 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 au. Pójdziemy, weźmiemy i tyle. To mi bijesz. A tu się okazuje, że... Ja się wystraszyłam. Że wcale nie tak fajnie. Mało tego, jest już prawie godzina 17, więc właściwie powinniśmy już powoli zmierzać do domku. Nie, 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 spadaj, no. O, spadł mi. Nawet bym powiedział, że w miarę bardzo szybko. W miarę bardzo szybko. No ja już biegnę. O, o ile nic mnie po drodze nie będzie biło... To ja też już w takim razie uciekam. Gonię cię, gonię cię, gonię cię. Gonię cię, gonię. Nie gonisz? O, cześć. No właśnie tak, próbuję tam się dostać. O, jest, jest, jest. Jestem już przy tobie. O, ale skakałam nad wężami. I kozami. I lwami. A cały czas się boję, że ta koza weźmie i człowieka jednak coś... Ja się boję o te dzikie koty, bo Wrat mówił, że w tych w tym Mokriczers prawdopodobnie jest tak, że patrzenie w oczy w oczy? Dobrze powiedziałam? W oczy. Aha, dzikim kotom powoduje, rozumiem, że one stają się agresywne. Aha. I to by mi się bardzo nie podobało. Jest 18. Drodzy moi, no niestety pierwsze... No nie udało nam się. Pierwsze zadanie nieudane, ale no zawsze troszeczkę tego drewna jest. No, że... Parę skrzynek ewentualnie się zrobi.
No zawsze można cały czas zniszczyć kopalnię, ale nie o to nam przecież chodzi. No nie, jeszcze musimy spalić jakąś kopalnię na nagraniu, bo takie było zadanie od widza. No, tak. A właśnie, przypominamy wam wszystkim bardzo, bardzo, żebyście wysyłali nam swoje zadania, żebyśmy mieli właściwie co robić też na tej serii. Tak, bo jeżeli lubimy macie to. Pomysł na jakieś fajne zadanie, chociaż mamy już całkiem niezłą listę i w końcu musimy się za nie zabrać, Jasu. To piszcie oczywiście, w komentarzu piszcie Z w nawiasie kwadratowym i piszcie treść zadania, żebyśmy łatwiej mogli was znaleźć. Dokładnie, a my widzimy taki się... taki mój apel. Po pomocy. Tak, jak nastanie dzień. Jak nastanie dzień, to się spotykamy. To za chwilkę. A. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Tak. Ho, ho, ho. Dla was krótkiej. Dla nas niekoniecznie. Mieliśmy problem ze skrzynką. Tak. Taką brzozową. Dziwną. Mam nadzieję, że zresztą nie będzie tego problemu z resztą skrzynek. Mam już to też... była jedna pechowa skrzynka i koniec. Wielką nadzieję. Wiecie, co się zdarzyło? Wybuchło. To znaczy Minecraft nam wybuchł przez skrzynkę, bo chcieliśmy ją usunąć, a okazało się, że skrzynka crashuje. Także to jest też nawet bardzo dobre, jak sobie zmienimy te skrzynki na dębowe. Tak, nie będzie problemu. Idzie posadzić dwa drzewka. Tak, ja mam takie drzewka, zobaczcie. Nie mam pojęcia, jak to przeczytać, ale są drzewka. Z Ancient Trisów. Aha, fajnie, że wziąłem siekierę. Ja mam siekierę, posiadam. Możesz mi podrzucić albo ściąć. Ścianam, dobra. Ścianam. Mam nadzieję, że te drzewka zajmują jedną kratkę. One mogą być duże, nie wiem, które to są, ale... ale w sensie, no chodzi mi o to, że korzeń, czy się tu zmieści. Aha, to tak, chyba, no, chyba tak. Bo na wysokość to tam... Zresztą zobaczymy, bo jak się nie będą mieściły, to one nie wyrosną przecież. Po prostu. Także zobaczymy. Jak wyrosną, to znaczy, że było im dobrze, a jak nie, to znaczy, że nie. Że nie. I że będziemy musieli więcej im miejsca zrobić, ale może wyrosną. Ale las i tak będziemy rozbudowywać, jak już dorobimy się dębów. Bądźmy dobrej myśli. Także... Marchewka! Tu tylko czy dziwnie jakoś, tak nie wiem. Dźwięki wydaje wszystko w tej grze. Marchewka! Marchewka! A my w tej chwili... O, squidy giną w domkach. Bardzo dobrze, zamknijmy je. Zająłem się plonem, jakby zbieram trochę. Tak, właśnie widzę. Właśnie widzę. Oj, 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 wpadłam do dziury, którą sama wykopałam. To na dole pod farmami? Tak, tak. Coś jeszcze miałam powiedzieć. Co ja miałam powiedzieć, Jasu? A ja miałam powiedzieć, że my zabieramy się za chwilę do roboty. Tak, dokładnie. Tylko te klony sobie zbierzemy i będziemy robić grinderek. Jeszcze chyba nie ustaliliśmy, gdzie będziemy go robić, nie? Tak, dokładnie. Także możecie nam napisać. A nie, to tak nie działa. Nie, to tak nie działa. Także my sobie wymyślimy, gdzie ten grinder powstanie i oczywiście po co on nam jest. Jak myślicie, po co nam jest? Po dropy, no. Po co? Oczywiście. Tutaj nie jest na tyle ważne experience, znaczy doświadczenie, co zbroje rozmaite, które będą lecieć nam z mobów. I to ważne, żeby taki grinder u nas powstał. Jak najbardziej. Bloczki też mamy już przygotowane, bo po ostatnim odcinku trochę żeśmy trochę kopali. Trochę nakopaliśmy, tak. Zobaczcie, mamy już tutaj tyle. Wybaczcie moje gardło. Ale nie wiem, jak nie nagrywam, to jest wszystko w porządku. Zaczynam nagrywać, zaczynam chrypieć. To tak jest, to jest klątwa nagrywaczy. Tak. Także ty masz ze sobą te... Netherowe bloki. Netherowe, tu tak. Są jeszcze netherowe. One będą nam do ozdoby i oczywiście mamy jeszcze sandstone'a, którego z kolei ja kopałam, bo żeśmy się podzielili rolami. Tak, ja poszedłem do netherowego. A ja sobie kopałam tutaj pod domkami. Oj, nie to zrobiłam. I takim sposobem nazbieraliśmy całkiem dużo bloków, które pozwolą nam zbudować taki cały grinder. Potem oczywiście będziemy go powiększać. Fajnie by było, jakby te moby nie latały, nie zlatywały wodą, tylko pasami transmisyjnymi. No ale to w przyszłości. Ale to w przyszłości. Ja sobie tylko otworzę, zobaczę. Ja sobie, haha. Haha. Deconstruction table na pewno będzie robiony, ale ten pas transmisyjny, pas... chciałem zobaczyć. No nie mogę, ja już się nie mogę doczekać tego deconstructiona. Z czego on się robi? Aha, dwie sztabki, moja droga. Jakie sztabki? Żelazne. I sześć torów i jeden redstone. Także nie jest to takie bardzo drogie. To my mamy wszystko.
No ale na 8 pasów, a tych pasów jest potrzebne. No, dobra. No. Dobra, nie było tematu. Dużo, dużo. Ale ty, jak zrobimy grinder z wodą, no to przecież tak. Zombiaki będą nam dropiły sztabki, tak? Koniecznie, więc no. tak. I to... wtedy się dorobimy bez problemu. Pasów. Słuchaj, jeszcze jest jedna sprawa. Ja bym tak patrzył na tą skrzynkę naszą tutaj jedzeniową. I ja bardzo chętnie bym zrobiła w najbliższym czasie kolejne farmy, żeby były na przykład truskaweczki, bardzo żeby chętnie. Sobie kawa rosła. Bardzo ja bym się napił teraz kawy właśnie. O, uwaga. Ja mam. A nie, właśnie skończyłam. Ojej. No i co? I się znowu ciemno zrobiło. O masakra. To, moi drodzy, znowu chwila przerwy. Już mam nadzieję, że skrzynka nie będzie wywalać, a tylko a my jedna. W tym czasie sobie jeszcze zaplanujemy, gdzie zrobić grinder, także nie będziemy marnować czasu. Absolutnie nie. Myślę, że no on gdzieś będzie tutaj gdzieś w miarę blisko, może niekoniecznie blisko bardzo domu, ale na pewno gdzieś tutaj w wiosce on powstanie. Gdzieś w zasięgu, tak jest. Dobra, to widzimy się za momento. Przerywnik muzyczny. No, to my się tak dobrze bawimy właśnie. Tak. Mogę? Możesz, wiesz co będzie śmieszne? Drodzy moi widzowie, Nereś pyta, czy wiem, co będzie śmieszne? No ja tu widzę już, co będzie śmieszne. No. Nereś jeszcze nie. Ja już wiem, ty nie wiesz. O. Kilof mi się skończył. A, tu mamy dwie śmieszne rzeczy w takim razie. Czy iść ci tam na ratunek? Jakoś? No, możesz się drugim słupeczkiem podsadzić. Czyli... Aha, zrobiliśmy dwa słupeczki. Aha. Dobrze. Ale mamy dobrą nowinę, grinder stoi, wymaga tylko dokończenia. Tak, specjalnie go tak zostawiliśmy trochę, żeby on... żeby na odcinku tutaj pokazać wam, jak tam będziemy dokańczać go. Zbierać światełka, wylewać wodę. Tak. I tutaj... Aha, tak wysoko jesteś. A starczy ci kilofa? Żeby zejść? Tak, starczy. Okej. Dobrze. Dzień dobry, to ja dodam sobie jeszcze. Łap. O. No i się ten. No, czekaj, bo ty złapałeś. Ja złapałem, no rzeczywiście. To... Aha. To jeszcze raz tak i tak. Tak. Hop. O, super. Dobra. Dzięki wielkie. 3-4. Klepiesz na. Ej! Pierwszy zacząłeś. No już, dobrze. Oszukista. Nie, i tak byś była ty pierwsza i tak. Jakim cudem? Aha, bo ja tam... No. To miała być taka niespodzianka. Dobra. No. Udam, że nic nie wiem. Dobra, udaj, dobra? Dobra. No to schodzimy sobie, no tutaj był taki klocek zwany dalej wysokościowym rusztowaniem. Trzeba było wejść na górę, żeby jakoś wejść na górę. Tak. Bo oczywiście... O, spadłaś! Ojej! Co za niespodzianka! No i zobaczcie! Oh my god! Tralalolo! Tralalolo i te sprawy. Zobaczcie jak... ładny nam wyszedł, no. No. Tylko oczywiście tam jeszcze się świeci. Tak, tam jeszcze się świeci, nie ma wody. Jest trochę to wody. To jest nasza misja na teraz. Tak. Jest troszeczkę wody, mamy tam nieskończone źródełko zrobione, żeby już sobie nie latać z tym. Ale zabrakło nam sandstone'a. Czy my mamy sandstone'a? Ja mam dwie. Ja mam jedną. Aha, na tyle nam zabrakło. Aha. Ja tam chyba z 6 potrzeba. 8 chyba. Ale no, w każdym razie mało. Jest piaskowa płyta. Piaskowa płyta, mam ją. Masz? Tak, mam. Chcesz też trochę? Super. Masz 13. Dziękuję bardzo. Ale w zasadzie ty masz wiaderko. To ja dobra, się zajmę tym. To ci oddam. Się zajmę tym, a ty się wiaderkowym. I będziemy zadowoleni. Chodź, jeszcze pokażemy to drzewo. O, właśnie, wielkie drzewo nam wyrosło strasznie bardzo. Patrzcie to. Aha, mamy drzewo. Jasu mówił, o, posadźmy to, to będzie fajne drewno, po czym jak wyrosło, mówię, nie, zielone, to jest brzydkie. Znaczy, wyrosło nam jedno malutkie,
A drugie wyrosło takie trochę większe niż malutkie, zobaczcie, jakie fajne. Tak, znaczy, takie... fajne tylko, że fajne, nie? Ale no... Znaczy drzewo jest spoko, tylko to drewno jeszcze... Spoko wykorzystamy, zielone też się przyda. Zielone się na pewno przyda, ale ja nie wiem jaka skrzynka zrobimy by z tego wyszła. Zrobimy sztuczny trawnik. Będzie można skakać na igielicie, dobra. Tak. No to tak, idziemy dalej się zajmować grinderem, bo to nasz dzisiejszy główny temat odcinka. Temat, tak. Tak. No i musimy tam wejść na górę. Zapraszam. No i ty chcesz pierwsza, czy ja pierwszy? No bo ja no, będę... No idź. No bo... Nie będziesz mi pod spódnicę zaglądał. No właśnie to miałem na myśli, że może ja pierwszy, bo tam... Popatrzę. A, i później jeszcze będziemy musieli tą drabinkę zebrać, ale to już się zajmie. Ja wiem, czy zebrać? Bo fajna chociaż taka. W razie jakby trzeba razie w, później nie? dobudować, to no. myślę, że można zostawić. Bo na pewno będziemy chcieli, drodzy moi, też robić drugie piętro, trzecie piętro tak. może, żeby tak. tych itemów było, było. No i tutaj mamy tak... Tak ładnie. O chwilę, zbiorę tą pierwszą drabinkę, żeby już mieć tutaj za... O, załatwione. No tak, mamy tak, tak mamy ładnie. To zrobione w tej chwili. Tu jest nasze źródełko. 3, 4, tak to wygląda w 5. środku. Obydwoje byliśmy w błędzie. 5? 5. Nie 6 i nie 8, tylko 5. Obawiam się co do rogów, moja droga. Czego się obawiasz? No bo ja widzę, że na rogach jest światełko. U mnie na shaderkach, nie wiem jak to będzie, czy nie będzie przebłyskiwać. Na zewnątrz? Nie, to nie powinno mieć wpływu na ten, a nie chcę, żeby się na zewnątrz moby spawnowały, wiesz? Dobra, ja powoli zbieram pochodnie. Uwaga, jakiś lag, halo. Nie ma laga, nie ma, nie ma. Dlaczego woda tu nie płynie, halo? Lagu proszę nie. Lagunie. Nie, płynie, o, płynie. Dobrze. Spłynęła cała. Dobrze, bardzo się cieszę. Cała jest pływająca. Ja naprawdę no. tutaj widzę jakby neona, ale widzę, że światło znaczy, jest tak, normalne. Znaczy tak, na zewnątrz jest specjalnie pochodnia po to, żeby, bo tam jest taki występek. I żeby tam się nie spawnowały moby, to postawiłam tam pochodnie, bo aha. inaczej na zewnątrz też by mi się spawnowały, a no. A tego nie chcemy. Zdecydowanie tego nie chcemy. Nie wiem, czy ja dobrze robię, że te pochodnie już zbijam. Najwyżej nas coś zabije. Może dobrze, nie? Bo my oczywiście jak zwykle ryzykować lubimy. Znaczy ja bardziej pewnie niż Nereusz. Tak. Chciałem wam powiedzieć, że bardzo dużo teraz byłem, nakopałem sobie netherowych cegieł, ale co? Nie wiem, ale co? Ale oczywiście musiałem spaść sobie. Aha, ja przecież my musimy zejść tutaj, gdzie jest drabinka. Aha. Aha. No. Także tam. I właśnie. O. Szybko, szybko, szybko teraz. Szybka akcja. I mamy ciemno. Dobra. Szybka akcja, Jasu. Szybka akcja. Nie, jeszcze tam jest jedna ta pochodnia. A! Przeskoczyłem. Udało się. Dobra, szybka akcja. To do Nie. To do zbicia jeszcze. O. Tak. O, ja jestem w bardzo niekorzystnym miejscu sytuacji. Ja też. Chodź tutaj. Muszę wejść na chwilę na górę, o. Jak na górę? Chodź tutaj, gdzie jest drabinka? Szybko, 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 czekam na ciebie. Bo ja muszę zbić tutaj takie kolocki jeszcze, poczekaj. Ty jeszcze ich nie zbiłeś? Dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tylko nie spadnij do środka. Raz, dwa i tam skoczyć. Hop! O nie, nie, nie. Drabinka, o, dobra. I jadę. No, schodź. Nie, nie jedziesz. Próbuję. Próbuję. O, dobra. O. O. Działczy. Dobra, wywalczyli, grajmy. Działanie, odpowiednie. O. No i jak zacznie coś spadać, będziemy to wszystko widzieć, moi drodzy. Tak, i oczywiście oglądacze. Czekamy na więcej żelaza z zombiaków, na tym nam bardzo zależy. Tak jest. I jak zacznie coś spadywować. Gdzieś jak tu ładnie wszystko spada. To się zaraz będziemy z wami widzieć. Tak. Jasu już mnie nastraszył, że tu się spawnują moby, które mają bardzo, bardzo, bardzo dużo życia i nawet taka wysokość ich nie zabije. Tak, o właśnie, bardzo dobrze. Miałem wyłączać nagrywanie, a okazało się, że dosłownie moment i one już tutaj zaczęły spadać. No i widzisz, jeden przeżył. No. No halo. Zombie, 60 życia. Au. Widzisz, widział smoka. Ale mamy te budki! Ale widzisz jednak... O, dobra, zebrało się.
No i dobrze, ale no będzie jeszcze... sprzętu. Jak już spadać. W końcu, halo, no. Jak już w końcu nam się uzbiera tego żelaza, to tutaj postawimy hopery, także spokojnie. Tak, oczywiście, na razie to jest tylko taka prowizoreczka sobie. No ja bym też tutaj walnął szybę jeszcze taką, żeby tak było. Tak, zrobimy może widać. Jakąś szybkę i tutaj będą hopery i wtedy będzie, o, jakaś esencja. One są chopery czy hopery? Hopery, tak? Hopery. Hop, hop. I co? I my tu musimy trochę bawczyć, żeby pozbierać coś, nie? Dokładnie. Ale chyba zakończymy już odcinek. Drzewca jeszcze nam się nie udało ubić. To tak, to ja bym go... mała aktualizacja. Czy lecimy jeszcze drzewca ubić, żeby na koniec odcinka jeszcze się pochwalić? Ja bym tak zrobił, bo strasznie chciałem to na początku zrobić, to zróbmy to. Tutaj niech nam się spadują rzeczy. Tak. Oczywiście one będą spadywują, chciałem powiedzieć, przepraszam. Tak nie po polsku powiedziałem. Spadują, nie no, spadywują, przecież wiadomo. Niech se spadywa. Niech se spadywa. O, to jeszcze lepiej. I co? No strzały lecą, bardzo dobrze, bo strzały są ważne. Tak. Mam trochę stalowego toporra jednego, także na drzewca. Mamy jeszcze czas, która jest godzina w ogóle? 18:11, o. No to już żeśmy poszli. Po drzewcu. No ale ja bym chcę to naprawdę bardzo pokazać akurat. Tego drzewca. To my czekamy do dnia i... to może inaczej. Jak będziemy go zabijać, to się z wami widzimy i na koniec tylko tak go po prostu omówimy. Mamy sadzonkę i to wszystko w odcinku... O, no tak. Taki będzie przerywnik jeszcze. To jeszcze będzie taka mała wstawka na taka koniec. Taka mała wstawka na koniec. Zostańcie z nami, jeżeli chcecie zobaczyć, czy nam się faktycznie udało. Znaczy, no będziemy dotąd robić, aż się uda, więc chyba się uda. No mam nadzieję. Chociaż, że... Ale jak... tutaj rzeczy leży. Ale dużo rzeczy. O, będzie można TNT robić, tylko po co nam tutaj TNT? Żeby wysadzać. Będziemy wysadzać. Może ktoś nam da zadanie z TNT. Ja bym bardzo prosił, żeby na golennice spadły. Proszę, bo ja mam... gołe nóżki. Gołe nogi, właśnie. Zimno wieje po dupku. Proszę mi na golennice spaść. No, szybciutko, bo tu Jasu wieje po dupku. No, na golennice. Nie? Gorzej będzie, jak jakiś mega creeper tu spadnie i będzie boom. No nie mów tak nawet. Strzały. O, te hopery bardzo się przydadzą. Oczywiście potem zamienimy je na takie rzeczy z modyfikacji, które ja mam. Fajne takie. O, dirt. Ha! O! Dwa dirtu. Fajne rzeczy tu będą lecieć. Dobra. Widzimy się, jak zabijemy drzewca. Do za chwilę. Tak. Moi drodzy, podejście numer jeden. Co? No, zapraszam. Aha, dzień dobry. Podejście numer jeden. A, jeszcze daleko jesteśmy. Jeszcze kawałek, no. Myślałem, że to już tu będzie. I to można by to tędy tutaj oporządzić. Hop, 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 hop. To schodki zrobił. Najpierw tego tutaj walniemy. Aha, tego nie walniemy, bo nie walniemy. No i z tego poleciały sadzonki, także jej. Jej, oby z tamtego też. No ale te sadzonki są nam kompletnie niepotrzebne. Czy ja mogę ci coś oddać? Oczywiście, wszystko. Ja mam dużo miejsca. Ja mam mało miejsca. Ja się przygotowałam na wyprawę. Mam mało miejsca. To takie, wiesz, wszystkie zbędziachy bym ci chciał oddać. Tego prochu mamy coraz więcej i więcej. Tak, prochu no chcesz, ja już mam prawie stak ze sobą. Chcesz czynić? Czyń, ja popatrzę. Tak, naprawdę? No. Bo ja tutaj chcę go zamurować, żeby nam nie spadło. Poprzednio ja zdobyłam sadzonki, więc może teraz to uda się tobie. Zaczynam się jąkać. Odejdź trochę dalej, bo chcę ci blok postawić, żebyś nie spadł. Ej. No. Ojej, no. Panie. Bo go zrzucisz. O, właśnie chciałem tak... No i co? Panie hej! Już się na mnie rzucasz, tak? Było? Przyszarżował. Dzięki. Przyszarżował. Tak. Dobra. Yo. Aha. No. Dobra, podejście numer dwa będzie tam. Wiesz, że słońce zachodzi. Słońce zachodzi. Słońce zachodzi. Ha, ha, ha.
O, i to jest od razu to miejsce ładne, fajne. O, skrzyneczka. Który niesie? Dimlety. Jak? Nie wyrzuć? Do góry. Ok. Satanki! Ha! 12. Yes. Także moje wyrzucenie do góry, moi drodzy, było bardzo przydatne. Nawet. O masakra. O. Półtora serduszka, półtora serduszka, ale jest, mamy sadzonki dębu. Damy, a widziałeś, że tutaj jest ten, ale tam jest drugi neresi. Taki? O, daj mi. A, no to proszę. 3, 4. O, dziękuję bardzo. Jest dębiowe. A, masz hełmik. A, to też chętnie, bo ja jednak chyba bym wolał hełmik, a nie te i okularki. I mam jeszcze chestplate'a. Bo w okularkach trochę mniej jednak się... Ja też mam chestplate'a, tam jest drugi taki, tak? No. No, tam jest drugie takie. Mieliśmy to zwiedzić, ale myślę, że będziemy sobie to zwiedzać, moi drodzy, kiedy indziej? Odsuń brudawki nederowe. Najważniejsze, że mamy sadzonki. Najważniejsze, że mamy sadzonki, no i myślę, że tyle w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, ciemno. Tak właśnie, bo się robi znowu ciemno. Ja nie wiem, co to jest. Aha, drzwi wzięłaś, tak? No bo były żelazne, a tu pod... chciałam stanąć. No to dużo żelaza, warto. No to tak. Dobrze. Zaraz zbierzemy je ze sobą, ale na razie to faktycznie będzie bezpieczniejsze wyjście dla nas. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku tyle. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za oglądanie. Myślę, że wam odcinek się spodobał. Mamy taką nadzieję, bo kosztował nas dużo zaangażowania, pracy i dużo faili. Tak, możecie w komentarzu napisać, ile łącznie to nagrywaliśmy. Zgadujcie, dokładnie. Czasu, zgadujcie. Ile zajęło nam nagranie jednego odcinka? Bo my ciekawe, wiemy. Czy ktoś zgadnie. No i oczywiście przypominamy o pisaniu dla nas zadań w komentarzu w nawiasie kwadratowym Z i piszcie później treść zadania. Jak będziemy wam się, bardzo, bardzo wdzięczni. Jak wam się podoba seria, to oczywiście możecie ją oglądać w nie jako filmik, tylko jako playlistę, bo pamiętajcie, Ator mówił, że oglądanie w playlistach daje to 4 razy więcej do pozycjonowania, także jak lubicie, chcecie, to możecie. Dobra, dziękuję bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się i pa, pa, pa. Pa!